oficer do zarządu 25. na rzecz takiego wojskowicy do pełnej kobiety mości oraz wykaleń komenduje do czasu, że służby nie ważne mi za. Poszli! Pułkownik Kozikowski. To idzie! Czekaj, gdzie ty masz? Myślałem, że... Gdzie ty masz? On bez munduru już chodzi. Na haku. A mój tak? Generalski przyszedł. Dziękuję bardzo, panie kolego. Pocznij. Cześć. Cholernie nam miło was zobaczyć. Cieszymy się bardzo, moja małżonka. I proszę. Jasiu, ale tobie zaszczyt przypadł, proszę ciebie, jeśli chodzi o... Proszę bardzo. Jezus Maria, jak tu zleść ludzie. O, pani nie, jest. Jest. Cześć. Witam wodzu. A gdzie broda? Nie ma. A włosy jakie piękne. Dobry panie pułkowniku. Nie? Zawczas jak tu jest ślicznie, tu jest pięknie. Szanowne panie, panowie, bardzo serdecznie witam państwa w imieniu organizatorów, dowództwa i całego składu osobowego naszej jednostki. Z wielką tremą i niepewnością oczekiwaliśmy państwa przyjazdu, albowiem to wy, panowie, przed niemal 30 laty tworzyliście historię tego dywizjonu, budując go od podstaw. Z niekłamaną satysfakcją witam pierwszego dowódcę brygady z tego okresu, pana pułkownika Jachnickiego, jak również pana pułkownika. Szczególnie witam małżonki, które nie widziały nas tak, jak żeśmy tu przyjechali. Żeśmy tu weszli, prawda, jeszcze buraki tam rosły, prawda, i tak dalej. Alosza, pamiętasz, żeśmy to siano sprzedali? Czarna kasa. Ja też w ciągu jednej nocy do Elbląga pojechał, prawda, i pieniądze były. To był piękny czas. A pamiętacie nadmorską? Naprawdę. Witam panie, panów oficerów tutaj, tych już rezerwistów i tych, którzy teraz służą, no i dalej ciągną naszą, prawda, tą tradycję. A szczególnie, no, dowódca ten, który pokazał... Szanowny panie, panowie, jako wychowanek 4. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i 21. Dywizjonu pragnę dwa zdania przeznaczyć wraz z życzeniami dla swoich wychowawców. Dla pana pułkownika Jachnickiego i dla pana pułkownika Kucieńczaka. Niech mi wolno będzie w imieniu dowództwa 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej złożyć panu serdeczne życzenia i gratulacje za dotychczasowy wkład w pracę. Chcę podziękować panu majorowi Gabrysiowi i jego szefowi sztabu, kapitanowi Antropikowi za przygotowanie dywizjonu. Oczywiście wymagało to, co tu będziemy mówić, dowódca dywizjonu, pierwszy, Józef smoka cały czas i podziwia, jak ten dywizjon... Brygadowe dokonania lata tego roku, eksperymentalne strzelania na pierwszym rakietowe na pierwszym polskim poligonie z taką dosyć dużą dozą komentarza z uwagi na to, że nie wszyscy są specjalistami, mam tu na myśli panie.
Dopiero po tym rozejdziemy się już zupełnie. Na broni biały czerwony. Jeszcze nie! Jeszcze powtórzamy. Jeszcze raz. Tutaj. To kamerą. Moim celem jest zademonstrowanie nowych środków, przede wszystkim technicznych, jakie udało nam się zdobyć dla... Że tu mieli skrócić tą rakietę na połowę przód. A ja miałem nieszczęście i w meldunku podałem do korpusu, że jest drobna rysa. Przepraszam. Co to jest? To jest do śledzenia błędu i śledzenia, czyli operatorzy mogą sam tego środka. Od tego środka, tak? Tak. Przerzuty są? Tak, są. Są przerzuty. A gdzie tutaj nastawianie? Tutaj jestem. Tutaj jest. Tu, tak? Tak, i markery na coś. Aha, tutaj, dobrze, dobrze, widzę. Widzę, no dobrze. Przerzut. No czytaj. Dobra. Czytaj, to jest 350. Dobra. Za duży nie jesteś przecież. Miła. Okej. Okay. A teraz pokażcie w jakim czasie to robić. Wojsko wyćwiczone. Jest Gajewski? Nie ma? Tomkowi buty kupowała. Tomkowi buty kupowała.